21 dzień marca 2012 roku, początek kalendarzowej wiosny, astronomiczna była wczoraj. Dzisiaj w Urzędzie Miasta podsumowanie natomiast współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży, klubów sportowych na terenie miasta Biała Podlaska. Niespodzianki nie było. Ponownie zwyciężył Żak. Aczkolwiek miasto Biała Podlaska lekko o jedno miejsce spadła w klasyfikacji generalnej dotyczącej województwa lubelskiego. Jesteśmy na czwartym miejscu. Wcześniej rywalizowaliśmy i to nie jest taka rywalizacja. Myślę, że to wychodzi z punktacji systemu, jaki akurat ten puchar niesie za sobą. Pierw była AZS, teraz jest MKS Żak. Myślę, że następne kluby włączą się do rywalizacji. Będą miały takie same sukcesy w przyszłości. Kluby są bardzo daleko w tabeli. No to jest taka formuła organizacyjna, że muszą popracować trochę nad formami organizacyjnymi, bo myślę, część rzeczy to jest nabór dzieci do klubów, stworzenie systemu szkolenia dzieci, co już w MKS Żak prawie żeśmy osiągnęli po wielu latach pracy. Z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni, bo daje to wymierne efekty. Co jest najsilniejsze w Żaku? Młodzicy, juniorzy, nabór do pierwszego? Jaka jest recepta na sukces? Najtrudniejszymi grupami zawsze są grupy naborowe. Musimy przekonać i rodziców, i dzieci do tego, żeby do nas chodziły. Mamy 4 sekcje: pływania, akrobatyki sportowej, lekkiej atletyki, biegi przełajowe i taekwondo. I z trenerami po wielu dyskusjach wypracowaliśmy system, że w początkowym okresie grupy naborowe, te najmłodsze, zaczynamy w niektórych sekcjach od dzieci w wieku 5 lat. Utrzymanie ich w formach treningowych przez 12-14 lat jest to ta trudność, która idzie za pracą trenerską. Bo po tych 5-4 latach ciężkiej pracy zaczyna się rywalizacja na arenach krajowych, już międzynarodowych, i tutaj zaczynają się te rozmowy i o pieniądzach, i o nauce, o przyszłości dzieci i tak dalej. Rok 2012 do 2011 różni się tym, że no funduszy jest znacznie mniej. Jak będzie sobie radził Żak? Myślę, że fundusze nie są istotne, bo stworzony system, jaki jest od grup naborowych aż po grupy seniorowskie, powoduje, że poszukują nas rodzice, poszukują nas dzieci, żeby prowadzić. Druga sprawa, mamy już stworzony system, pracujemy i w szkołach, próbujemy pracować i na uczelni. Myślę, że pieniądze tu nie stanowią tej największej roli, tylko że jeżeli wyjeżdżamy na zawody, te pieniądze są potrzebne i wtedy będziemy musieli sięgać do kieszeni rodzica, co nigdy nie jest przyjemne. Tych zrzeszonych, mówimy o tych, którzy posiadają licencję, w 4 sekcjach, mogę tak orientacyjnie powiedzieć, to jest od około 200 do 300 dzieciaków. Natomiast w 4 sekcjach obejmujemy szkoleniem około 400 dzieci. Myślę, że to jest nawet ponad. Z tym, że są to w tych, jak mówiłem, grupach naborowych dzieci nieobjęte licencjami, tylko szkoleniem. No i obserwując inne grupy, to te dzieci trafiają później całkiem nieźle wyszkolone do innych grup treningowych poza tymi 4 sekcjami, które my prowadzimy.